Gdy toczy się wojna, jednym z podstawowych dowodów na zaangażowanie w konflikt są ofiary. Władimir Putin zaprzecza, jakoby na terytorium Ukrainy walczyli rosyjscy żołnierze, ale zwłoki rosyjskich wojskowych są odnajdywane na terenie starć. Dla władz Rosji to duży problem. Co zrobić z ciałami, jak je pochować i jak przetransportować do kraju? Jan Korab. Transport z Ukrainy gruzu 200, jak określa się w rosyjskiej armii, zwłoki zmarłego żołnierza, to obecnie duży problem dla Kremla. Oficjalnie prezydent Putin zaprzecza, by rosyjscy żołnierze walczyli na Ukrainie. Dlatego ci, którzy zginęli w rejonie Donbasu, nie mogą być pochowani z honorami. Wy, Ukraińcy, macie możliwość pochować żołnierza, który zginął na polu walki, jak bohatera. U nas chowają skrycie, nic nikomu nie mówią. Rosjanka Jelena Wasiliewa jest założycielką grupy Ładunek 200 z Ukrainy do Rosji na Facebooku. Była w Zaporożu, Doniecku i widziała na własne oczy zwłoki rosyjskich żołnierzy. Podkreśla, że ciała nie są identyfikowane. Ocenia, że wysłanych przez Kreml rosyjskich żołnierzy zginęło co najmniej 4 tysiące. Ukraińscy dziennikarze dotarli do rozmowy rosyjskiego żołnierza wysłanego na Ukrainę ze swoim ojcem. Na 3 dni wysyłają nas w dużej liczbie do Rostowa, na granicę z Ukrainą. Po co? Walczyć. Jak to? Kto tam wojuje? Dowódca mówił nam, że tam 10 tysięcy ludzi stoi. Tam trumny cały czas przewożą. Gdzie wożą? Do Rostowa, do jednostki. Wasiliewa potwierdza, że ciała zabitych Rosjan wywożone są z Ukrainy właśnie do Rostowa. Gruz 200 przewożony jest ciężarówkami, którymi Moskwa przesyła pomoc humanitarną na opanowane przez siebie tereny na Ukrainie. Biorąc pod uwagę, że rosyjskie posiłki są cały czas wysyłane na Ukrainę, trudno uwierzyć w zapewnienia rosyjskich rebeliantów z Donbasu. Od dziś, zgodnie z umową z ukraińską stroną, rozpoczyna się zawieszenie broni. Jak długo potrwa rozejm? Prezydent Rosji, przyparty do ściany sankcjami, zapewnia o dobrych intencjach. Nigdy nie byliśmy przeciwko zbliżeniu z Unią Europejską. Chcemy sami być bliżej Unii. A ukraińskie władze oczyszczają kraj z agentów dawnych sowieckich i obecnych rosyjskich służb, a także ludzi reżimu Janukowycza. Osoby te muszą być zwolnione ze stanowisk maksymalnie 10 dni po wejściu prawa w życie. Dokument już podpisał prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. To kolejny po podpisaniu umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską cios dla Rosji. Lustracja będzie obowiązkowa dla osób zajmujących stanowiska państwowe. Ci, którzy jej nie przejdą, nie będą mogli piastować stanowisk w organach władzy przez okres do 10 lat. Poddanych lustracji ma być około 1 miliona osób. To są ludzie, którzy doprowadzili do rozlewu krwi, którzy popierali separatystycznych terrorystów, obrabowali i upokorzyli Ukraińców. Ukraińcy ustawą lustracyjną próbują ograniczyć rosyjskie wpływy w swoim kraju. Kreml z tym kursem na pewno się nie pogodzi. A to oznacza, że ciężarówki przewożące gruz 200 znów będą potrzebne. Jan Korab, Telewizja Republika. Prawie 8,5 tysiąca zarażonych, połowa z tych osób już zmarła. To śmiertelne żniwo wirusa Ebola, który dopiero zaczyna siać spustoszenie. Wirus rozprzestrzenia się wraz z podróżnymi wracającymi z Afryki. Dlatego wiele państw rozpoczyna wzmożone kontrole na lotniskach. Tymczasem lekarze alarmują o problemie i mówią wprost: nie wiemy, jak postępować z chorymi. Paulina Żaglewska. Wirus Ebola rozprzestrzenia się. Według najnowszych danych Światowej Organizacji Zdrowia od początku epidemii wirusem zaraziło się ponad 8 tysięcy osób, a około 4 tysiące ludzi zmarło. Śmiertelne żniwo choroba zbiera w zachodniej Afryce, ale przypadki zarażenia nią odnotowano także w Stanach Zjednoczonych. Specjalny wysłannik Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Eboli David Nabarro przyznał, że zagrożenie jest bezprecedensowe. Powodem jest to, że ognisko choroby zostało przeniesione z obszarów wiejskich i przeszło do miast. Choroba zaczyna ogarniać całe regiony, a to zagraża całemu światu. Epidemia postępuje dość szybko i wymyka się spod kontroli. Ciężko pracujemy, aby ją dogonić i wyprzedzić. W Stanach Zjednoczonych na ebolę zmarł dotąd jeden pacjent, który prawdopodobnie zaraził się chorobą podczas pobytu w Liberii. Dwójka ludzi przyleciała z Afryki Zachodniej na terapię i przeżyła, a pan Duncan wrócił do kraju i umarł. Teraz ludzie próbują się dowiedzieć, co się stało. Mamy ograniczone doświadczenie w leczeniu wirusa Ebola nawet na Zachodzie z naszym rozwiniętym systemem medycznym. Wyniki leczenia są uzależnione od wielu czynników.
Od dziś amerykańskie służby federalne w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa gorączki krwotocznej rozpoczęły wzmożoną kontrolę pasażerów na lotniskach. Specjalne procedury dotyczą przede wszystkim pasażerów przylatujących do Stanów z zachodniej Afryki. Musimy wprowadzić wszystkie możliwe zakazy, aby zatrzymać rozprzestrzenianie choroby na terenie Afryki Zachodniej. To umożliwi nam kontrolowanie choroby w pozostałych krajach i wyeliminuje ryzyko występowania przypadków wirusa w kolejnych częściach świata. Ebola dotarła też do Europy. W Hiszpanii wirusem zaraziła się jedna z pielęgniarek, która miała kontakt z dwoma zarażonymi osobami. Lekarze madryckiego szpitala mieli zbagatelizować symptomy, gorączkę i wysypkę, na które cierpiała chora. Obecny stan kobiety oceniany jest jako krytyczny. Przed szpitalem, w którym doszło do zdarzenia, trwają protesty pracowników. Ich zdaniem władze szpitalne nie zapewniły pielęgniarce odpowiednich procedur ochronnych. Nasze cele są jasne. Pierwszym jest opieka nad Teresą Romero. Obecnie jest to jedyna osoba zarażona. Drugim celem jest monitorowanie osób, które miały z nią kontakt. Niektóre z nich są tutaj. Trzecim celem jest zbadanie tego, co się stało. Według polskiego resortu zdrowia nasz system opieki medycznej jest przygotowany na wypadek wystąpienia wirusa w Polsce. Innego zdania na ten temat jest krajowy konsultant do spraw chorób zakaźnych, który przestrzega, że jesteśmy przygotowani na to tylko w teorii. Paulina Żaglewska, Telewizja Republika. Już za 3 kwadranse na Stadionie Narodowym w Warszawie polska reprezentacja podejmie Mistrzów Świata. Spotkanie z Niemcami rozpocznie się o 20:45, ale na długo przed tym ważnym meczem warszawskie ulice były pełne fanów piłki nożnej. Największe nadzieje polscy kibice pokładają w Robercie Lewandowskim. Jaki będzie wynik dzisiejszego spotkania? 3-0 dla Polski oczywiście. I think Germany will make it 2-0. 2-0. 2-1 dla Polski. 1-1. Komu kibicujecie dzisiaj? Ja Polsce, a syn Niemcom. No tak jak wszyscy obstawiają, 2-1 dla Polski. Kto strzeli? No, myślę, że Lewandowski. Also, Müller und Götze. Lewandowski, no i jak będzie grał Milik, to może Milik. Lewandowski i Rybus. Götze und Müller. Lewandowski. A z sympatykami piłki kopane rozmawiał nasz reporter sportowy Jan Piasecki, który w sprinterskim tempie przetransportował się do naszego studia. Znamy już składy obu drużyn. Czy są jakieś niespodzianki, Janku? No, musiały być niespodzianki w kadrze niemieckiej, ponieważ braknie 7 zawodników. Nikt nie wiedział do końca, w jakiej zagrają formacji. Ale najważniejszy jest ten nasz skład, który mamy teraz na ekranie. Wojtek Szczęsny. Cieszymy się z Arka Milika, który będzie wspierał Lewandowskiego. Bardzo ważny Krychowiak i Jodłowiec. Oni będą trzymali środek, pora od nich dwóch wiele zależy. Niemcy, oczywiście Neuer w bramce, Rudy i Durm, to są ich słabe strony w obronie. Bellarabi, dopiero pierwszy jego mecz, debiutant, Schürrle Götze. Każdy wie, że Götze strzelił bramkę w finale, więc jeden z lepszych zawodników na świecie. Jak myślisz, jakie są nasze szanse na zwycięstwo i jaki wynik przewidujesz? Raczej nie liczyłbym na słabszą grę Niemców, więc typuję 3-2 dla nas. Mam nadzieję, że my jakimś objawieniem wygrałem. To bardzo optymistyczna wersja. Pani premier Ewa Kopacz powiedziała, że będzie 2-2 i bramkę strzeli Robert Lewandowski. I to tyle w dzisiejszym wydaniu wiadomości, ale nie wszystko, jeśli chodzi o nasze pasmo. O 21:00 specjalny wieczór wyborczy, program Totus Tus, gośćmi Rafała Pożarzyńskiego będą Paweł Zuchniewicz, a także Wincenty Łaszewski oraz Paweł Sobczyk, a o 22:00 na naszej antenie premiera dokumentu Tajemnica Tajemnic. Ja już się z Państwem żegnam i życzę spokojnego wieczoru.